Czyli tak, mamy w tej chwili tytuł królewski, nasz władca Jaromar zjednoczył pod swym berłem. Jeszcze nie ma berłam. Musimy zamówić u rzemieślnika. Ale pod swymi rządami zjednoczył Połabian i Pomorzan. No nie kontrolujemy wszystkich tych ziem, ale mamy tytuł królewski. Czyli spory awans. Ja zostawiłem to godło, troszkę zmieniłem kolor, odcień tutaj, żeby to nie wyglądało jak Szwecja. I zostaję przy tym godle, ono pasuje. To godło pasuje, ponieważ my jesteśmy chąśnikami. Najeżdżamy, nasza stolica jest na wyspie. Najeżdżamy drogą morską na inne europejskie kraje, czyli jesteśmy słowiańskimi wikingami tak naprawdę, czyli ta łódź pasuje tutaj. A jeżeli przejdziemy na feudalizm, to wtedy być może uznamy, że to jest taki plemienny, prymitywny symbol i dokonamy ewolucji tego herbu na coś bardziej nowoczesnego, feudalnego, zachowując jednak, powiedzmy, kolory. Być może w ten sposób to zrobimy. Ok. Rok 891. Czyli przypomnijmy sobie postać naszego władcy, król Jaromar, obrońca Roda. Pobożny, ambitny, twardy żołnierz. Coraz bardziej doświadczony myśliwy, stratek, łupieżca, święty wojownik, doświadczony pielgrzym, najeźdźca, niejadek niestety, oszpecony także w bitwie z Niemcami, ma także blizny i wyznaje tutaj innym swe grzechy, żeby rozładować stres. Czyli tak to wygląda. Nasz syn i następca najstarszy, Drosuk, ma już 13 lat. Ostatnio przeszedł test. Takie rytualne wejście w życie dorosłe. Przegrał pojedynek z naszym dorosłym wojem. Wiadomo, 13-letni chłopiec. Ale walczył do końca. Walczył do końca, czyli ma traumatyczne przeżycie z tego powodu. Nie przeszedł technicznie tego testu. Ale tak, wszyscy wojowie docenili jego determinację. I będzie potencjalnie dobrym wojownikiem dzięki temu. On jednak idzie w edukację oczywiście teologiczną. To jego brat przyrodni, nasz młodszy syn, Brzetysław. On jest szkolony na wojownika. Okej. Jesteśmy teraz królem, czyli przypomnijmy sobie naszych wasali, bo troszkę tu się zmieniło. Czyli mamy tutaj wysokiego wodza Lutyków, Mirosława, który kontroluje tutaj pomniejszych wasali. Poślubił naszą córkę Edytę i mamy wnuki, tak, mamy wnuka Mirosława Małego i wnuczkę Bohusławę, którzy jednak nie są z naszego rodu, tylko z jego rodu Hawelian. Poza tym mamy tutaj pomniejszego wasala, którego potem, jeżeli to się podzieli, przeniesiemy do Lutycji, ale wodza Jacyntego z plemienia Redarów tutaj mamy. I podbiliśmy Pomorze, czyli tutaj mamy tak, nowych wasali to są nasi dworzanie, zasłużeni, którzy otrzymali tutaj władzę, czyli mamy Węczesława w Szczecinie i Hawla w Kołobrzegu, a także wodza Lucjana z Cedyni, kontroluje dwie prowincje. On złożył nam dobrowolnie hołd, podobnie jak wysoki książę Pomorzan Gdańskich Jaromił z dynastii Słowińców. Czyli tak to wygląda, nasze terytorium. Co do naszych dzieci. Okej, mamy tu kolejną córkę, Lejkę, która ma 14 lat. Czyli poszukamy jej męża. Mamy jeszcze, okej. O kurde, mamy aż tyle dzieci. A! No tak, trzy żony. Okej, czyli mamy jeszcze dwie, trzy córki i cztery córki i jednego syna. Tak, mamy jeszcze Zdenka. Małego Zdenka tutaj. Okej. Czyli sytuacja startowa omówiona. Teraz tak, nasz władca jest troszkę zestresowany, ponieważ jego najstarsza córka Gracja została zamordowana. Tak, nie wiadomo przez kogo. To go strasznie zestresowało. Bardzo był przywiązany do swojej pierworodnej córki. Nie wiadomo co się stało. Okej, mamy troszkę złota. I zrobimy to, co planowaliśmy zrobić, czyli zorganizujemy turniej. Wielki, wielki turniej w Arkonie. To będzie dobre zwieńczenie tutaj ogłoszeń, tak, faktu, że nasz władca ogłosił się królem. Mamy także oczywiście halę wojowników. Do Arkony ściągają pielgrzymi nie tylko po to, żeby modlić się w świątyni Świętowita, ale mamy też tam dobudówkę, czyli tą halę bohaterów, którą nieco rozbudowaliśmy.
I najsłynniejsi słowiańscy wojowie właśnie tu przybywają, żeby planować kolejne wyprawy, przygody i tak dalej. To daje nam chyba też zniżkę na, tak, 25% zniżki na organizowanie turniejów. Czyli zaczynamy od tego, czyli robimy turniej, zlecimy także potem wytworzenie artefaktów, bo nie mamy nic. Tak, nie mamy nic. Nie wiem, co pierwsze wziąć, czy koronę, czy broń. Przydałoby się, zobaczymy. To niestety będzie kosztowało i w tym celu będziemy oczywiście łupić inne ziemie. Dobra, zacznijmy od organizacji wielkiego turnieju. Mamy zniżkę, czyli chyba będzie nas stać. A zobaczmy jeszcze tutaj komunikaty. Okej, okupy. Walnijmy te okupy, to nam wpadnie kolejne 20 sztuk złota. Dobrze, Tysław nie ma, kurde, wychowawcy. Okej. Nasz władca dokończy jego wychowanie. On ma wychowanie wojskowe. Czyli tak, my tego dokonamy. A, i tego wyróżnionego woja chyba też mianujemy. Tak mi się wydaje. Okej, zacznijmy od tego, bo mamy w tej chwili, tak, jesteśmy królem i możemy mieć tego jednego wyróżnionego woja. To będzie taki nieformalny tytuł, tak jakby. Najsłynniejszy jakiś wojownik. I zobaczmy, kogo mamy tutaj do wyboru. Nie będę rekrutował nowego, czyli mamy, okej, Dobiesław albo Udalryk. To są bardzo zdolni czempioni na naszych usługach. O, weźmy Udalryka, który jest naszym mistrzem łowów i niech rozwińmy to. Tak, on będzie takim słynnym wojownikiem i myśliwym. Czyli wybierzemy to. Czyli będzie mistrzem łowów. Okej, jak to wybrać? A, okej, czyli tu jest główny. Niech zostanie to, tak? Mistrz łowów. Okej, jeszcze raz. Czyli mistrz łowów i manipulator. Okej, niech będzie manipulator. Czyli zobaczmy, co robi mistrz łowów. Będziemy szybciej dzięki niemu zdobywać doświadczenie i on też będzie miał jakieś tam cechy. Syna też będzie wychowywał na takiego woja i wielkiego łowczego. Czyli wydaje mi się, że to mi się podoba. Manipulator da nam troszkę intrygi. Okej, czyli to będzie taki okryty złą sławą, budzący strach wielki łowczy. Utworzmy to. Okej, możemy zmienić nazwę. Okej, wielki łowczy, niech będzie to. Nie mam innego pomysłu, może potem ktoś jakiś się pojawi. Okej, utwórzmy to. Kosztuje nas troszkę prestiżu, ale walnijmy to. Czyli on będzie zdobywał tutaj doświadczenie, rangi i będzie nam dawał coraz lepsze bonusy dzięki temu. Na tym etapie będziemy na polowaniach zdobywać więcej doświadczenia tego myśliwskiego. Okej. Czyli to jest dobre. Okej, czyli to jest gotowe. Okej, dlaczego tu zmiana się nie zapisała? Okej. Udalryk to ten, który pokonał syna w pojedynku. A, okej, czyli zasługuje na to. Dobra, wielki turniej. Walnijmy wielki turniej. Czyli zwołamy tutaj wojowników z wielu stron świata. Ma się pytanie, czy tylko Słowianie przybędą, czy innowiercy też. Zobaczymy. Czyli możemy zyskać prestiż, zredukować stres. Okej, potrzebujemy tego. Musimy rozładować stres. Zaplanujmy to. Czyli najlepszym miejscem jest oczywiście Rana. Mamy tutaj bonusy. Jest odpowiedni teren. I oczywiście hala bohaterów też daje masywną zniżkę. Okej, i tu tak, mamy więcej opcji. To nie musi być pojedynek łuczniczy czy recital. Bierzemy pojedynek. Czyli moglibyśmy tutaj dać więcej kategorii. Ale możemy tylko jedną wybrać na tym etapie. I to będzie pojedynek. Tak. Tak, czyli to będzie pojedynek aż do ostatniego zwycięzcy. Tak, dobra. Czy nasz władca będzie brał udział, czy będzie tylko obserwował?
Chyba weźmiemy udział. Nasz władca ma... Okej, 49 lat, już młody nie jest, ale jest, kurde, bardzo dobrym wojownikiem. Czyli dajmy to. Okej, co teraz mamy tutaj do wyboru? Czyli nie potrzebujemy mistrza karawany. Co będzie naszym celem? Czy triumf? Nie, rekreacja. Czyli nasz władca weźmie udział, ale jego głównym celem jest rozładowanie stresu po śmierci córki. Czyli bierzemy opcję numer 1. Okej, co to jest czempion? A, możemy czempiona wyznaczyć, który będzie reprezentował naszego władcę. Nie? Okej, tu więcej nie będę płacił. Okej, nie mogę tego... Okej, brakuje mi odrobinę złota. 27 sztuk złota. Czyli poczekamy z tym? Dobra, z turniejem poczekamy. Czyli zrobimy następującą rzecz. Najpierw. Ja wydam złoto, żeby zlecić lokalnemu rzemieślnikowi, powiedzmy jakiemuś Niemcowi czy Francuzowi, który jest naszym niewolnikiem, którego tu sprowadziliśmy w czasie naszych łupieszczych wypraw, żeby wytworzył nam artefakt. I pytanie, co to powinno być? Właśnie nie wiem, czy koronę najpierw, czy broń? Mianowaliśmy się królem, ale kurde, broń byłaby bardziej praktyczna. Chyba. Muszę zmniejszyć koszty? Nie, za chwilę złupimy złoto i ruszymy na łupieszczą wyprawę najpierw i potem to zrobimy. Weźmy broń. Wolodar niejaki, to jest kowal, który nam wykuje tą broń, ten miecz. Okej, to wielki zaszczyt, panie. Jaki typ broni preferujesz? Coś, co może ciąć i przebijać. Czyli to może być sztylet albo miecz. Coś, co pozwala mi całkowicie wykorzystać moją siłę. To może być topór, młot albo buzdygan. Chcę trzymać przeciwników na dystans, to będzie włócznia. Albo możemy jemu pozwolić na wybór. Weźmy opcję numer 2. Weźmy tak, nasz władca jest dość silny fizycznie chyba. Czyli wydaliśmy dość dużo złota, potrzebujemy na... Tak, potrzebujemy na zorganizowanie turnieju i ruszamy na łupieszczą wyprawę, zobaczmy. Okej, mamy tu wiele chyba kąsków, zobaczmy jak sytuacja wewnętrzna wygląda. Czy toczą się jakieś wojny, które moglibyśmy wykorzystać. Okej, wikingowie, chyba dużo na nich nie złupimy. Francja wciąż toczy wojnę, złupiliśmy już Francję. Wiecie co, popłyniemy tutaj i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Być może Prowansja, ten kawałek należy do Prowansji, być może moglibyśmy złupić. Niemcy toczą wojnę w tej chwili. O, to ciekawe, wojnę z Francją, dość dużą wojnę. Oj! Król Połabia zaatakował także Niemcy. Chce podbić tą prowincję tutaj, w południowych Czechach, to ciekawe. Mamy chyba dobre okazje do łupienia. Mamy dobre okazje do łupienia. Dobra, powołajmy wojów. I ruszamy na kolejną łupieszczą wyprawę. Czyli zgromadźmy nasze wojska w Arkonie. A, właśnie może poczekamy teraz? Tak, niech nabiorą tego zaopatrzenia faktycznie. A, mamy jeszcze jeden okup. Tak, zwróćmy uwagę, żeby tak, tu się nagromadziło to zaopatrzenie. O, nasz władca jest niedożywiony. To z powodu tego, że jest tym niejadkiem. To nie jest dobre, to będzie negatywny modyfikator do zdrowia. Bardzo negatywny. No, trudno. Okej, przybywa tego zaopatrzenia? Okej, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, nie przybywa. Jest napisane, że 15 na miesiąc, ale tu się nic nie zmieniło. Tu... Okej, dobra, teraz się zmieniło. Czy czekać? Moja dobra kompanka, królowa Gelenis. Wyjechała ze mną na kilka dni, ale... odmawiała jedzenia razem ze mną, spożywania posiłków. Jaromarze, wybacz, ale muszę ci to powiedzieć jako przyjacielowi.
Twoja pobożność niezbyt pasuje do... Tak, nie zgadzam się z twoją pobożnością. Dobry król nie powinien tak się zachowywać. Okej, nasz władca będzie bronił swoich przekonań, czyli tu ryzykujemy, że urazimy Gelenis i przestanie być naszą przyjaciółką, ale masywnie zredukujemy stres. Tak, nasz władca będzie obstawał przy swojej silnej wierze w bogów. Okej, czy czekać na pełne 350? Chyba nie. Ja chyba zaraz ruszę, bo to będzie szybki wypad. Okej, to wskakuje dopiero 6 dnia miesiąca. Dobra, to wystarczy. Mamy... Okej, 146 tego. Dobra, to będzie szybki wypad łupieski, czyli zobaczymy, co możemy złupić. Te ziemie zostały złupione niestety. Ale ponieważ Niemcy toczą wojnę w tej chwili, to złupimy północne Niemcy chyba. To jest dość stosunkowo blisko. Tak, szybciej będzie chyba nawet drogą morską, jeżeli tego dokonamy. Wylądujemy tutaj, złupimy wybrzeża Holandii, potem wkroczymy być może do Lotaryngii trochę. Lotaryngia toczy wojnę? Tak. Ale... O, z nimi. Czyli tu musielibyśmy uważać. Dobra, naszym celem jest złupienie jak największej ilości złota. Mamy potężną, dużą armię. Czyli powinno być okej. Nie wiem dlaczego, ale czuję się ostatnio dość radośnie. I odczuwam także inspirację. Okej, dobra, nasz władca już zapomniał o... Już tak, nie opłakuje śmierci córki. Szybciej drogą morską? Wydaje mi się, że szybciej. I to jest darmowe, czyli nie wiem dlaczego z tego nie korzystać. Dobra, lądujemy tutaj. Okej, dobra, zacznijmy to łupić. Właśnie pytanie, czy warto też, czy nie warto rozdzielić naszych... Czy warto rozdzielić nasze armie? Być może warto. Mam tu aż, kurde, aż 7 tysięcy. Nie wiem, czy warto łupić to jednym blobem. Jest bezpieczniej. Ale tak. Chyba tempo łupienia też jest odrobinę szybsze, ale... Inspiracja. Wasal do zapamiętania. Okej, okay, czyli Węczesław, nasz wasal, pan Szczecina i Jaromił, wysoki wódz Pomorza Gdańskiego, są jednymi z najpotężniejszych wasali w moim państwie. I pytanie, czy ten oręż, który wykuwa nam nasz kowal, Wolodar, czy powinien być dedykowany jednemu z tych wasali? Nie, nie będziemy tego dedykować, weźmy tą opcję. Nie widzę takiej potrzeby. Błogosławieni niech będą słabi. Ok, nasz władca był zszokowany, przyłapując swego syna Brzytysława, który chciał okraść wysokiego wodza Mirosława. Naszego zięcia, który odwiedził naszego króla. Co powinniśmy z nim zrobić? Ok. Czyli lekcja pokory dla syna? Możemy, okej, zatuszować sprawę, albo nakazać synowi, żeby był szczery. Weźmy pokorną opcję numer 1. Okej, czyli te wszystkie ziemie tutaj są złupione, nie ma sensu wkraczać na to terytorium. Okej, no chyba, chyba dużo szybciej łupię, okej, to jest złupione też. Okej, tu mamy... Tu mamy dość dużo osiedli, które moglibyśmy teoretycznie złupić. Okej, dobra, czyli ruszymy tutaj. Może jednak rozdzielę moje siły. O, okej. Zmarł Havel, nasz mistrz szpiegów, któremu przekazaliśmy Kołobrzeg. I ponieważ... Tak. Ponieważ nie miał synów, to Kołobrzeg wraca pod nasze panowanie. Ale to nawet dobrze, ponieważ Pomorze jest przewidziane dla naszego drugiego syna. Czyli będzie miał dzięki temu większą domenę. Potrzebujemy nowego mistrza szpiegów.
To byłby dobrym mistrzem szpiegów. Dajmy to Lucjanowi. On jest znaczącym wasalem i nie jest w radzie w tej chwili, to więc dajmy mu to stanowisko. I właśnie kolejna rzecz. Wydaje mi się, że nasz władca wykorzysta obecną sytuację, żeby podnieść autorytet korony. Jakby nie patrzeć jego autorytet, nikt nie jest w stanie go zakwestionować. Czyli chyba podwyższymy autorytet korony. Dzięki temu będzie mógł odbierać tytuły i wasali innym wasalom. Bez tego poziomu autorytetu jego władza by mu na to nie pozwalała. Czyli dokonamy tego, to się nie spodoba naszym wasalom, ale to dla Jaromara nie będzie problemem. To może być problem dla, powiedzmy, jego syna. Okej, kupimy dalej. Okej, tu jest dość dobre zagęszczenie. Dobra, tam daleko na południe chyba nie będę szedł. Chociaż tu. Tu by dobrze było pójść. Okej. Bierzemy do niewoli kolejnych rzemieślników. I znowu ta lalka. Tak, już dużo tych lalek ogólnie. Weźmy opcję numer 2. Zaprzyjaźnimy się z Drosukiem. Naszym synem i następcą. Czyli powiedzmy, że to nie jest lalka, jakiś inny prezent był. 13-letni chłopak, który przeszedł, kurde, pojedynek z dorosłym wojem. To tak, to lalka to chyba nie jest dobry prezent dla niego. Okej, dlaczego tu się nie zatrzymałem, żeby tu ubić? Znowu lalka, o kurde. Okej, dobra, dajmy to córce. $95. Ja chyba podzielę moje siły, cholera. A, nie mogę. Nie mogę, kiedy jestem nie na moim terytorium w czasie rajdu. Okej. Okej, tu jest dość dobre. Troszkę blisko tutaj terenu walk. Ale to nie szkodzi. A, to by było ciekawe. Nasz władca chyba tego nie dokona. Ale prorok. O połowę zmniejszone... O połowę zmniejszone koszty reformacji wiary. Teoretycznie. Okej, gdybyśmy podbili dwa święte miejsca, to moglibyśmy, ale tak, to raczej nie za życie Jaromara. To by było trochę na siłę chyba. Ale tak, mamy wystarczająco dużo pobożności, żeby tego dokonać. Technicznie. I właśnie, Nowogród jest, przegrywa chyba wojnę, tak. Z Ugrofinami tutaj. Czyli święte miejsce w Nowogrodzie... Tak, wpadnie w ręce innowierców, czyli tu będzie uzasadnienie dla Jaromara, żeby popłynąć tu i zabezpieczyć świątynię w Nowogrodzie, teoretycznie. Ale musielibyśmy mieć jeszcze trzecie miejsce, tak czy inaczej. Okej. Dobra, będziemy chyba wracać na północ powoli. Okej, 140 sztuk złota, nie jest źle. Okupy dodatkowa. Dodatkowy przychód. Świetnie. Okej, ładnie, dywanowo wszystko to łupimy. Troszkę duże straty. O, wojna! O nie! Jarl Haraldr Sigridsson, dowódca północnej armii, wypowiada nam wojnę. O, to są, kurde, poszukiwacze przygód bez ziemi chyba. Okej, nie mam kompletnie pojęcia, czego się spodziewać. Dobra, wracamy. Tak, bo ktoś mi na YouTubie pisał, że ja gram zbyt zachowawczo i paranoicznie, ale wikingowie są wielkim zagrożeniem. Okej, dobra, wracamy. O, kurde. To jest dość niebezpieczne. Tego złota możemy potrzebować na najemników też teoretycznie. Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać. Okej, dobra, szybki powrót. O, kurde. O, wow, to mi się podoba, to jest zaskoczenie. Czy jakieś zastępy wikingów chcą podbić? Okej, inspiracja zrealizowana. Volodar wykuł nam młot bojowy.
Dobrej jakości, nic specjalnego. Czyli tu głownia z żeliwa. Okej, to nie jest zbyt dobra broń, ale będziemy chętnie wbijać ją w czaszki tych wikingów, którzy nadchodzą. Czyli weźmy to. Dzierżmy ten młot. Zobaczmy tą wojnę. O co jest ta wojna? O Pomorze. To jest wojna o Pomorze, czyli jeżeli przegramy, stracimy to wszystko tutaj. Nie wiemy, ilu jest atakujących. To mi się podoba. To jest ten element niepewności i zaskoczenia. Nie mam zielonego pojęcia, ilu jest tych wikingów. Jakościowo podejrzewam, że będą lepszymi wojownikami. O. Okej. Horda niezorganizowanych piratów, wolnych ludzi bez ziemi, desperackich dzieci, jakichś jarlów i tak dalej. Tak, połączyło się pod sztandarem Haraldra, aby dokonać szturmu na posiadłości Jaromara. Choć jego siły są spore, to brak im dyscypliny i lojalności. Każdy z tych najemników jest skupiony na własnym celu, tak, własnych tam ambicjach i żądzach. Czyli w przeciwieństwie do konwencjonalnego przeciwnika moglibyśmy bezpośrednio sobie tutaj poradzić z najeźdźcami, albo się z nimi dogadać. O, to ciekawe. Nigdy, wypchniemy ich z powrotem na te lodowate pustkowie Skandynawii. Co będzie wbrew charakterowi naszego władcy chyba, bo wbrew jego ambicji. Jeżeli chcą ziemię, dlaczego im tych ziemi nie dać? O nie, naprawdę nie biorę. To jest jeszcze bardziej wbrew ambicji, nie poddajemy się. W moim doświadczeniu żołnierze preferują złoto ponad chwałę. To też jest wbrew ambicji. Moglibyśmy zapłacić im, całe nasze złoto praktycznie. I wtedy byśmy obronili Pomorze. Nie. Przepędzimy tych najeźdźców tak, jak zawsze czyniliśmy. Bierzemy opcję numer 4. Oby Jaromar tego nie pożałował, ale zobaczymy. Wciąż ich nie widać, czyli wróćmy na moje terytorium. Gdyby oni wylądowali w Arkonie i tu moglibyśmy ich zaatakować, to byłoby w sumie idealnie. 8000. To nie będzie szybka wojna. Czy brać najemników? Chyba tak. Chyba mogę też jakichś sojuszników? Nie mogę, Ale mamy córkę. Mamy Lejkę. I w sumie synów. Chyba czas na mariaży. Za starego dziada ją wydać? Za Radomiła? Nie, Radomił i tak nam nie pomoże, bo on walczy z Niemcami w tej chwili. Zobaczmy, kogo jeszcze tu mamy. Nie może być innowierca. To wbrew charakterowi naszego władcy, czyli... Zawodza... Ślężan. Ślężanie są potężni jak cholera. Za Gardomira Pijawkę. Który ma, 40 lat, trochę stary. Ale trudno się mówi. Jagiełło poślubił nastolatkę, jak miał 60, pod 70 podchodził. To czyli takie czasy, dobra. Lejka wyjdzie za Gardomira Pijawkę. Pytanie, czy brać najemników? Trochę szkoda mi złota, cholera. Ale dobra, mamy sojusz, w sumie prawie 50 lat. Ale możemy go wezwać na pomoc. Gardomira na Pijawkę. I powinien przybyć nam na pomoc. Ślężanie są bardzo potężni. Czyli być może się obędzie bez najemników nawet.
Tymczasem wracamy z łupami. Kołobrzeg oblężony. Okej, świetnie. Gardomir przybędzie nam na pomoc. Doskonale. I połączmy teraz tak. O, nie ma zbyt potężnej armii, tylko 2000? Ale dobra, wikingowie, ta wielka horda, niezorganizowana horda wikingów zaczyna ponosić straty wskutek braku zaopatrzenia. Czyli chyba damy radę. Chyba damy radę. Synom znajdź żony? Tak, ale poczekam chyba jeszcze z tym. To jest chyba ich bardziej elitarna część ich armii, tych 800. Ja spróbuję ich tu wytropić i pokonać. Pytanie, czy to byśmy wygrali? Okej. Niby tak. Poczekajmy na ślężan jednak. Poczekajmy na ślężan. Okej, to ich 800 idzie tam. Ci ponoszą straty, mają mało zaopatrzenia. Znowu się chyba połączą, ale to nie szkodzi. Gród w Kołobrzegu się trzyma. Czyli możliwe, że to będzie tak, jedna bitwa. Dobrze było, żeby oni kurde troszkę się streszczali tutaj. Bo za chwilę zaatakujemy. Kurde, stoją w miejscu, cholera. Dobra, atak. Powinniśmy dać radę, dobra. Jaromar, młot bojowy. I zgnieść tych bezczelnych wikingów. Okej, bitwa pod Kołobrzegiem. Zastawiamy tutaj w lasach podstępną, dobrze przygotowaną zasadzkę na wikingów. Mamy tutaj samego Jarla Haraldra. Tak, miażdżąca przewaga taktyczna. Po prostu nie mają zbrojnych, a my mamy drużynników, łuczników i lekkich piechurów. Pikinierzy i koni na razie nieskuteczni w tej fazie manewrów. Ale to wygląda dobrze. Nasi tarczownicy i drużyny tak uzyskają dobre pozycje. Mamy taktyczną przewagę nad wrogiem. Rozpoczynamy ostrzał. O! Jaromił został okaleczony. Także ma zmasakrowaną twarz. Wysoki wódz Pomorzan Gdańskich, nasz wasal. Walka z wikingami, tak, to nie są przelewki. Ślężanie nadchodzą, ale jeszcze troszkę czasu upłynie, zanim nadejdą. Wciąż miażdżąca przewaga taktyczna po naszej stronie. Zadajemy im duże straty. Nasz czempion Przybysła. Także okaleczony, paskudny. Nadchodzi tutaj ta elita 800 chyba. Tak, to jest ich elita. Czyli tam są Huskarlowie chyba i... ci Fyrdmeni, czy jak to tam było? Ślężanie za chwilę też jednak nadejdą. Okej, dobra, toczymy tutaj walkę. Mamy Huskarli i mamy lekkich piechurów. Nasi pikinierzy niestety kontrowani przez ich Huskarlów. Ale wygrywamy ogólnie to. O, nagle powyżej domeny. Okej, jakaś prowincja mi się trafiła? Nie. Żona? Mnie pomaga? Trudno powiedzieć. O! Ktoś zginął? Kto był naszym kanclerzem? Kanclerzy, tak, ginęli chyba dość, kurde, intensywnie i często. To taka nasza tradycja mała. Okej, czy mamy potężnego... Czy to był jeden z potężnych wasali? Okej, Jacenty jest tym. O nie, nasz zięć? A nie, żyje Milosław. O, jest... niepełnosprawny, coś ma z mózgiem, cholera. Jakąś chorobę mózgu. Czy jest warzywem tak naprawdę? A, to dlatego. Wow, czy on w bitwie otrzymał ranę taką? A, tak, uderzenie w głowę podczas bitwy pod Wildzią. Sprawiło, że tak, okej, nasz zięć jest warzywem w tej chwili. A co oznacza... A, to zakładnik. O kurde, okej, biedny Milosław, przynajmniej się nie zbuntuje.
Przynajmniej się nie zbuntuje, czyli będziemy potrzebowali nowego dyplomaty. Dobra, dajmy to Węczesławowi. I tak mamy samych fatalnych dyplomatów. Dobra, wróćmy do tego starcia, który jest krwawy. O, ale inwazja wikingów odparta. Kompletnie. Kompletnie. Rzeź pod Kołobrzegiem. Wycięliśmy w pień tą hordę. Czyli straty nie były duże. Czy ja zyskałem aż tyle prestiżu? Nie. Czy ja zyskałem aż tyle sławy? Nie, to niemożliwe. I oddania religijnego? Okej, miażdżymy ich kompletnie w każdym razie. I tym samym wygrywamy. Okej, otrzymamy prestiż. Czy otrzymamy coś jeszcze? Nie, zachowamy tylko to, co mamy. Zachowamy to. Obroniliśmy się przed skandynawskimi poszukiwaczami przygód. I masę prestiżu zyskamy. Okej, świetnie. Okej, doskonale. Doskonale. Możemy rozwiązać nasze siły. Świetnie. Wumi, dzięki za przedłużenie słowa. 15 miesięcy. Wielkie dzięki. Kapłan miał B w dyplomacji, ale wtedy przestałby być kapłanem. Czas na turniej. Dobra, świętujemy tą wielką wygraną, organizując turniej. Tylko mamy też zbyt dużą domenę. Tak więc ja już chyba powoli przygotuję syna młodszego i osadzimy go w Wolinie. Nie wiem, czy od razu jako księcia, być może na początku jako wodza Wolina samego tylko. Bo ci mogliby się zbuntować wasale przeciwko niemu teoretycznie. Poszukajmy mu jednak żony. Zobaczmy, co my tu mamy. Chcemy Słowiankę. Weźmy tą. Nastoletnia Wojsława. Też z rodu Ślęża. To będzie dobra partia. To tutaj, okej. Czyli to nie jest jakoś potężny sojusznik dla naszego syna, ale może być. Mamy zgodę. Lejka osiągnęła pełnoletność. Ma 16 lat. I po ślubie tak, tego Gardomira Pijawkę. A nasz syn ma narzeczoną w tej chwili. O, ktoś na nas najeżdża. Skrajny najeźdźcy. Okej, trzeba ich zgnieść. Chyba popłyniemy do nich. Okej, nasz dwór jest kompletnie biedny. Z tym też coś trzeba będzie zrobić. Weźmy, tak będzie szybciej chyba. I jest darmowo, czyli... Kurde, nie zdążę. Gdańsk będzie złupiony chyba jednak. Upierdliwe. To dziwne, że się odważyli. Będziemy musieli coś zrobić z tym. To są nasze ziemie de jure technicznie tutaj. Świecie i Wałcz. Okej, nie wiem, czy on wróci jeszcze, żeby mnie łupić. Możliwe. Trudno powiedzieć. Dawajmy na jego... Okej, dobra, rozwiązał swoje siły. Okej. Troszkę upierdliwe, ale dobra. Czyli tak, po pierwsze dajmy naszemu synowi Wolin. Niech zacznie tam panować. Ma 15 lat, prawie pełnoletni. To jest nasz drugi syn, oczywiście, przypominam. I przekażmy mu Wolin, który jest dla niego przewidziany, podobnie jak tytuł księcia Pomorza. Wiecie co? Chyba przekażę mu wszystko. Chyba przekażę mu już wszystko. Masz Wolin. Tak, przekażemy mu wszystko. Masz także Kołobrzeg i tytuł wysokiego wodza Pomorza, czyli on zyska tych wasali. Okej. Czyli nasz syn jest w tej chwili dość znaczącym wasalem. Miejmy nadzieję, że się utrzyma tutaj na stanowisku, bo nie wiem, czy na tym poziomie autorytetu korony
Moglibyśmy coś na to poradzić. Ma dwie prowincje. Ten Węczesław w Szczecinie powinien być wierny wobec niego. Tam więc zobaczymy. Okej, okay, puste miejsce w Radzie. Czyli potrzebujemy nowego mistrza szpiegów. Niech to będzie w sumie Udalryk, bo... Tak, ten jego tytuł powoduje, że ma też bonusy do intryg. I znowu potrzebujemy dyplomaty. Okej, okay, tu nie mam nikogo dobrego. Dobra, Dobiesław ze Słupska, nasz antykwariusz. Na razie niech będzie. Okej, okay, dobra, czyli to ogarnięte. Mamy mniej wasali do zarządzania, czyli to też powinno pomóc. Było go najpierw ożenić. On już ma żonę wybraną, to już nie ulegnie zmianie. Ma tą narzeczoną i ją automatycznie poślubi, kiedy osiągnie pełnoletność. Czy szukamy już żony naszemu głównemu, najstarszemu synowi? To jest pytanie. Chyba poczekamy z tym jeszcze. Chyba możemy poczekać z tym. Ale dobra, czas na kurde turniej. O, mamy jeszcze też dworskie wydarzenie, zobaczmy. Okej, okay, czyli tu życie dworskie wciąż trwa i kwitnie w naszej hali, pomimo tego, że jest bardzo biedna. I Dobiesław tutaj wygłasza komplementy. A, to jest też ten nasz nowy dyplomata i antykwariusz. Tak, wygłasza komplementy na temat naszego władcy. Przyłącza się do niego wysoki wódz Jaromił. Okej, okay, obydwoje są... mają zmasakrowaną twarz i noszą maski. Podobnie jak nasz król, kurde. Tak, tak to jest być sąsiadem, kurde, wikingów. Okej, okay, czyli tu ten Jaromił troszkę kwestionuje tego, te komplementy i kwestionuje to, czy nasz dwór jest wystarczająco dobry. Okej, okay, tolerujmy ich. Dobra, tolerujmy ich. Czyli tutaj tak, splendor naszego dworu jeszcze bardziej upadł, jest zero. Czyli tu będziemy chcieli coś robić z tym. Coś na pewno będziemy chcieli z tym zrobić, ale na razie poczekamy. To raczej nie pasuje do naszego władcy. Ja bym chciał jakieś meble, tron, tego typu rzeczy. W końcu ród rani. Racja. Okej, okay, dobra, turniej. Uwolnijmy ten turniej. Wielki turniej w końcu. Po wielkim zwycięstwie nad wikingami. W Arkonie. Pojedynek. Dawaj. Naszym celem będzie... W sumie triumf teraz, już nie ma stresu, czyli spróbujmy wygrać. Czemu nie? Czy chcę tutaj coś robić? Mogę więcej zapłacić? Okej, okay, mniejsze szanse na negatywne efekty. Czyli tu są... Aha. Zakwaterowanie. Czyli to mogą być jakieś kiepskie namioty, byle jakie. Będzie taniej, ale są negatywne efekty. Proste pawilony. Ja wezmę domyślne opcje chyba, domyślne ustawienia. Nagroda. O, wow. Można by jakiś potężny artefakt wygrać. W sumie jest szansa, że ja mogę, że Jaromir może wygrać taki artefakt. Dajmy troszkę większą nagrodę, żeby zachęcić najznamienitszych wojów, którzy tu przybędą. Czyli weźmy tą opcję. Zapłacę prawie całe moje złoto, ale może być. Goście. Okej, okay, czyli oni będą, ale też, jeżeli dobrze to rozumiem, mogą przybyć jacyś inni goście, nie? Spoza naszego państwa. Dobra, walnijmy, zacznijmy to. Dobra, okej, okay, czyli mamy tą całą tutaj mechanikę. Czyli co nas czeka? Za 4 miesiące dopiero zaczną się pojedynki. Czyli, okej, faza planowania, potem pojedynki, potem ceremonia na cześć zwycięzcy i konkluzja. Tak to wygląda. Tu mamy nasz cel.
A tu mamy kompetencje naszego władcy, jeżeli chodzi o łuk, jazdę konną, spryt i walkę pieszą chyba, którą mamy wymaksowaną jako Jaromar. Okej, czyli nie mogę tutaj nigdzie kliknąć, czyli chyba nic nie robimy. Mamy fazę kwalifikacji, ale my jesteśmy zagwarantowani, że wejdziemy dalej. Mogę zaprosić innych, jeżeli są w zasięgu dyplomatycznym. Zacznij jeść, to przez 4 miesiące wrócisz do formy. Ale nie mogę chyba, bo to wbrew charakterowi naszego władcy. Ale, w sumie mógłbym. W sumie, tak, okej, to ma sens, żeby przygotować się do treningu. Tak, weźmy tu na masę, jedźmy. Tak, jakieś, kupmy masę białka i tak dalej. I zacznijmy szamać. Czy będę danie chciał wchłonąć? Zobaczymy, nie wiem. Możliwe. Kto wie. Ilimos, dzięki za przedłużenie sobie 18 miesięcy. Wielkie dzięki. Decyzja o najedzeniu była dziwna. Sam mówiłeś, że pobożny Słowianin powinien ucztować. To prawda, nawet jeżeli zobaczymy do religii, grzechem jest, znaczy cnotą jest towarzyskość. Czyli dobra uczta, to bogowie są zadowoleni. Tak, to nie jest ascetyczna religia chrześcijańska. A tak, ale mamy tutaj tego niejadka, czyli ja to najedzenie się robię tylko dlatego, żeby przygotować się do turnieju. Okej, zobaczmy, czy możemy zaprosić kogoś na turniej faktycznie. Bo tak, ja nie wiem, jak to działa. Pierwszy raz organizuję turniej. Tu tego nie widzę. W sumie Gardomir to jest nasz nowy, znaczący sojusznik, który poślubił naszą córkę. A, jest, invite to activity. Ale on się nie zgodzi. Okej, dobra, nie będę nikogo zapraszał, bo w sumie nie znam za bardzo innych postaci nigdzie. Kto przybędzie, ten przybędzie. Karny rajd na wikingów za ten atak. O! Dania. Czyli nie mamy już dwóch herbów z łodziami, ale to jest potencjalne niebezpieczeństwo. Wiecie co? Karą mogłoby być podbicie Gotlandii. Być może, tylko oni mają sojusz z Danią. Tak więc zobaczymy. Okej. Czas rozpocząć wielki turniej w Ranie. Do Arkony przybyło wielu wojów. Tak, bo słyniemy nie tylko z hali wojowników oraz wielkiej świątyni Świętowita, ale też organizujemy ten wielki turniej. Okej, czyli zobaczmy, czy mamy jakieś nowe opcje tutaj. O kurde, okej, jest tego trochę. Okej, zobaczmy, nie używałem tych mechanik za bardzo. Mamy wioskę. Czyli pełno tutaj tak wodzów i wojów się gromadzi. Dwóch wojów tutaj na siebie wpadło i są bliscy jakiejś rozruby. Okej, możemy ich usunąć, czyli to negatywnie może wpłynąć na wynik tego turnieju chyba. Okej, weźmy opcję numer 2. Niech się tutaj nie tłuką. O! Jakiś Haraldr, ale to chyba inny. Przybył, aby wziąć udział w turnieju. Okej, wikingowie też przybywają do Arkony. To ciekawe. Sojusz z naszym synem? Czemu nie? Okej, 15 lat.
Ciekawe, jak na kogo wyrosną nasi synowie. Tego jestem ciekaw. Okej, czyli ten wiking przybył do Arkony też. Ciekawe. O! Książę przybył do Arkony. Co daje nam troszkę prestiżu. Okej, czyli bardziej znamienici goście dają nam prestiżu. To jest Jarlówna. Skani. O, to ciekawe. Znaczy pytanie, czy ja mogę zobaczyć zawodników, którzy będą. A, mogę. Dwóch Udalryków. Przybysław Gniewosz, Dobiesław ze Słupska, Węczesław Nałęcz. Ta Jarlówna. I jakiś Hallstein. O, i 19 innych. Okej, czyli tu jest masa zawodników. To ciekawe. Wojna zakończona. Kto wygrał? O, król Połabia wygrał. Odebrał Niemcom tą prowincję. To dobrze nawet. Okej, możemy znowu na coś kliknąć. Kliknijmy na świątynię. To pasuje do naszego władcy, jakby nie patrzeć. Okej, Janusz odsuwa się, kiedy nasz władca nadchodzi. I w ciszy oddają cześć wielkiemu posągowi Świętowita w Arkonie. I nasz władca się zastanawia, czego by chciał, czym bogowie powinni go obdarzyć w ciągu tych dni. Okej, możemy poprosić Peruna o chwałę, co nam może pomóc. Możemy sprawić, że nasz... Okej, zaszkodzić naszemu rywalowi tutaj, a nawet go nie pamiętamy, on jest nieznaczący. Albo możemy znaleźć wewnętrzny spokój. Poprośmy Peruna o chwałę. Pięciu książąt przybyło, wow. Okej, czyli to nam generuje sporo prestiżu, nawet jeżeli... Tak, nawet nie musielibyśmy walczyć, brać udziału tak naprawdę. Okej, jakieś dwie eminencje przybywają. O, wysoki wódz Prusów. To jest też ciekawe, bo... Tak, ponieważ mamy tego moda Obfuscate, to poznajemy tych władców. Tak, normalnie byśmy nie mieli za bardzo wiedzy na temat, powiedzmy, tego tutaj Klukisa. Słabego, okej. Okay. Powodzenia na turnieju. Tak, tak, poznajemy więcej okolicznych władców dzięki temu. Okej, znowu mogę na coś kliknąć. Weźmy na ten obóz namiotów. Okej, okay, pełno jedzenia i trunków, kiedy trwają przygotowania do tego turnieju, a także kwalifikacje. Okej, okay, i pięciu wolnych chłopów najwyraźniej pije tu z całej beczki wina. I się troszkę upili. Okej, okay, czyli strasznie, strasznie upici. Nasz władca mógłby się do nich przyłączyć i się upić trochę. Weźmy tylko z obrzydzeniem, spojrzymy na to. Okej, kiedy to będzie? Okej, za dwa dni. Za dwa dni początek turnieju. Dobra. Okej, początek turnieju. Zobaczmy. Czyli to są tylko biorący udział? Dobra. Czyli zawodnicy, najznamienitsi wojowie, którzy się zakwalifikowali, zbierają się tutaj na arenie. I nasz władca będzie musiał pokonać Ondreja. Zobaczmy zawodników. Czyli mamy tutaj naszego władcę Jaromara, który jest doskonałym wojownikiem. Czyli to wygląda dobrze, pomimo tego, że nie jest młody i troszkę niedożywiony w tej chwili. Mamy także Węczesława ze Szczecina, naszego, tak, czempiona, który jest średni, tak, daliśmy mu tam władzę. Mamy tego Ondreja, który jest, okej, okay, z tego rodu Hevelian, który panuje w Lutycji, to jest syn, okej, okay, to jest brat tego Mirosława. Mamy Jaromara ze Słupska.
Ten z Łuszczycą to chyba też był nasz czempion. Mamy Udalryka. A, to jest też ten nasz wielki łowczy. Ten wyróżniony woj. To ciekawe, mamy także jakiegoś Zygmunta. 50 lat. I Haraldra. Okej. Okay. O, Wiking. To będzie chyba naj... Okej. Okay. To będzie chyba najgroźniejszy rywal. Dobra. Czyli zawalczmy z tym Ondrejem. Powinno być pójść łatwo, ale zobaczymy. Okej, nasz władca poprzysiągł sobie i bogom, że zwycięży w tym turnieju. Okej. Czy jak do tego podejdziemy? Możemy uznać, że Ondrej jest zagrożeniem? Okej, tego do końca nie rozumiem. A, to jest takie melee, jakby. Nie wiem, jak po polsku to jest ekwiwalent, ale to jest chyba grupowa walka w sumie. Czyli możemy skupić się na jednym, no tak, na jakimś konkretnym przeciwniku. A, czyli to nie jest pojedynek jeden na jeden, tylko to jest grupowa walka chyba. Czyli to możemy wybrać, czy się skupiamy na słabym Ondreju, czy na najgroźniejszym tym tutaj, na tym Wikingu. Wodzu Lubeki. Albo 2 na 2, tak, do końca tego nie rozumiem. Nie, to jest chyba każdy na każdego, bo moglibyśmy też skupić się na Węczesławie. To nie jest sposób na wygraną, okej. Okay. Skupmy się na najgroźniejszym, chyba? To jest dobre pytanie, nie wiem. Pytają, czy chcę oszukiwać? A, tak, poprzysiągłem sobie, że to... że wygram ten pojedynek. A, ale rozważam tutaj opcje, które są mniej fair. Okej. Okay. A, czyli to chodzi o jakieś podstępy. O, ambicja wymaga jednak, żebyśmy użyli podstępu najwyraźniej. Tak, ambicja. Musimy wygrać za wszelką cenę. Czyli... A, tak, sabotaż. Czyli dokonajmy sabotażu... To jest dobre pytanie. Na tym Wikingu? Weźmy tą opcję numer 2. Okej, okay, czyli nasz władca wysłał tutaj sługów, żeby uszkodzili zbroję tego wodza. Czyli tak jakieś paski, rzemyki, żeby tutaj poluzować czy naciąć. O nie, ale wyszło na jaw niestety. No dobra. Tracimy troszkę prestiżu. To wyjdzie na jaw. Troszkę obniży tutaj nasze, skuteczność naszych intryg. Ale trudno się mówi. To mógł być błąd. Ćwierćfinały. Czyli walczymy z Ondrejem w tej chwili. Czyli to powinna być prosta sprawa. Ondrej jest prostym przeciwnikiem do pokonania. Niezbyt utalentowanym. Ok, czyli zacięta walka. Czas na działanie. Ondrej pewny siebie, pomimo tego, że nie jest zbyt dobrze przeszkolony. Ok, możemy blokować i kontrować. Możemy zaatakować pewni siebie. Weźmy opcję numer 1. Pasuje do ambicji naszego władcy. Ok, czyli dźwięki metalu, który uderza o metal. Aż iskry lecą. Nasz władca szuka tutaj jakiegoś sposobu na zdobycie przewagi. I jednak to jest bardzo zacięty pojedynek cały czas. Nie wiadomo, kto wygra. Okej, okay, obydwoje jesteśmy obici i może być tylko jeden zwycięzca. Muszę pamiętać mój trening. W sumie spójrzmy na jego cechy, bo gra sugeruje... A, nie znam jego cech. A, to ciekawe. Tu obfuscate troszkę utrudnia sprawę. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia.
Tak, nie wiemy kompletnie nic na jego temat. Okej, wiemy tylko tyle, że wydaje się być osobą serdeczną. Czyli będzie miał chyba dobrą dyplomację. Lewitujące miecze, tak, coś tu jest nie tak. Pamiętajmy trening. O, chyba wygraliśmy. Tak? Okej, nasz władca uderza swym mieczem i... Tak, uderzył tutaj w hełm przeciwnika, który został oszołomiony tym uderzeniem. Kolejne uderzenie, tym razem tak, jakiś tutaj... Tak, udawał, że atakuje z lewej strony, ale uderzył go z prawej. Zaczął nacierać na niego, ten zaczął się cofać. Nasz władca wyczuła zwycięstwo. I poddał się. Okej, nasz władca wygrał. Okej, dość zacięty pojedynek. Dobra, zróbmy przerwę. Okej, czyli zobaczymy, jak to wygląda. O, dobra, czyli ci odpadli. Kto został w tej chwili? Czyli mamy Węczesława ze Szczecina, Jaromara ze Słupska i... Haraldra. Okej, dobra, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Czyli tamten wiking, któremu dokonaliśmy sabotażu, odpadł chyba. Tak, odpadł. Okej. Dobra, kto wygra? Okej, czyli taki trochę sportowy dzisiaj stream. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Trzeba mieć chyba trzeba mieć DLC, żeby były pojedynki.